dzisiaj złą boliezję z pomocą dla WOŚP-u. Staramy się pomagać jak możemy i no, trudno by było nie włączyć się w taką inicjatywę, jaką jest WOŚP. Dlatego jesteśmy dzisiaj tutaj, jest nas tutaj wiele, jesteśmy z różnych rejonów południowej Polski. No i zbieramy. Reakcje są jak najbardziej pozytywne. Ludzie trochę niedowierzają, bo jeździmy tymi samochodami po świecie. Na przykład Buchanka ma 38 lat. Te wszystkie Polonezy, Lubliny to są wszystko stare samochody, a my dojechaliśmy już i na inny kontynent. Robimy nimi po kilka tysięcy kilometrów, zbierając jednocześnie pieniążki na dzieci z domów dziecka. Znajdujemy się w Skodzie Favorit z 92 roku, którą w tym roku razem z moimi przyjaciółmi pojechaliśmy do Albanii na Złombola. No i postanowiliśmy przekazać tą Skodę na cel charytatywny, na aukcję WOŚP. Serdecznie zapraszamy do licytacji. Licytację można znaleźć na Allegro. Na aukcję WOŚP jest przekazana wycieczka dla dwóch osób na Złombol. Dodatkowo jakby w gratisie jest przyczepka. Jest po remoncie odnowiona. Czeka na nowego nabywcę. My WOŚP wspieramy od czasu, kiedy zaczęliśmy w ogóle działać, funkcjonować na rynku jako stowarzyszenie. Wcześniej też wspieraliśmy, ale jako osoby indywidualne. Od 2018 roku robimy to grupowo. Jesteśmy co roku, najczęściej tu w Krakowie, na rynku podgórskim po raz pierwszy. Dzisiaj przywieźliśmy ze sobą strzelnicę, żeby młodzież mogła sobie postrzelać, obyć się trochę z bronią, poznać zasady bezpieczeństwa, funkcjonowania tej broni i tak dalej. Zrobiliśmy militarną fotobudkę, która się cieszy, pierwszy razem zrobiliśmy i cieszy się bardzo dużą popularnością. Dzieci mogą się ubierać w hełmy, gogle balistyczne, kamizelki kuloodporne, zrobić sobie zdjęcie na takim tle z bardzo popularnym dzisiaj granatnikiem. Więc robi to furorę. Cały czas jest pełno, bardzo się cieszymy. Jesteśmy tu dzisiaj do samego końca. No i jak zawsze gramy z Wielką Orkiestrą do końca świata, jeden dzień dłużej.